Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy Sobór Watykański II można nazwać zesłaniem Ducha Nieświętego? Zapraszam na kolejne pytania i odpowiedzi. Ze względu na to nawiązanie do zesłania Ducha Świętego, logo mamy podświetlone w kolorze Ducha Świętego, czyli w kolorze czerwonym, kolor liturgiczny. Jest to kolor liturgiczny, w którym świętujemy zesłanie Ducha Świętego. W Ewangelii według Świętego Jana w rozdziale 16 czytamy: Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was, jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Co to ma wspólnego z Soborem Watykańskim II? No zastanówmy się. Pan nasz Jezus Chrystus zapowiada, że ześle tego pocieszyciela, parakleta, tego, który ma przyjść i przypomnieć wszystko, co Pan Jezus nam powiedział. I ten przypomni nam o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To się stało w dniu zesłania Ducha Świętego. Apostołowie tą naukę, którą Duch Święty im przypomniał, roznieśli po całym świecie. Kościół Święty przez 2000 lat tą naukę przekazuje. A teraz nagle, po bez mała 2000 lat, przychodzą bohaterowie posoborowej odnowy i mówią: teraz Sobór Watykański II to jest nowe zesłanie Ducha Świętego. No to należy powiedzieć, sprawdzam, czy to nowe zesłanie Ducha Świętego w jaki sposób nawiązuje do tego, co faktycznie zostało nam objawione. Czy to przekazuje tą samą naukę, czy to przekazuje jakąś inną naukę, czy to jest ten sam duch, którego Pan Jezus opowiada, czy to jest jakiś inny duch. No i jak się tak porówna, co Pan Jezus zapowiada, że Duch Święty przypomni? Duch Święty ma przypomnieć o grzechu i to o grzechu, że nie wierzą we mnie. Czy ten duch posoborowej odnowy przypomina o grzechu? Czy przypadkiem grzech to nie jest jedna z najbardziej zapomnianych dzisiaj prawd? Czy przypadkiem właśnie o grzechu się dzisiaj nie mówi, a już w ogóle przecież nie mówi się o tym grzechu niewiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa? O grzechu przypomni, bo nie wierzą we mnie, mówi Pan nasz Jezus Chrystus. Na innym miejscu mówi, że ten wierzy, kto zachowuje moje słowa. Wbrew temu, co papież Franciszek pisze teraz w swoich najnowszych dokumentach, że powtarzając już oczywiście stare, w sensie stare posoborowe herezje, trochę w cudzysłowie herezje, chociaż tutaj akurat naprawdę jesteśmy bardzo blisko, że każdy człowiek przez sam fakt wcielenia już został zjednoczony z Panem naszym Jezusem Chrystusem, właśnie ma dlatego nieskończoną, nieutracalną godność, bo jest już całkowicie zjednoczony z Panem Jezusem. Właśnie teraz przecież głosi się tą tezę o anonimowym chrześcijaństwie, że właśnie wszyscy są już zjednoczeni z Chrystusem. A więc jaki grzech, że oni nie wierzą we mnie? Jaki grzech, że ludzie nie wierzą w Pana Jezusa, skoro dzisiaj nie trzeba wierzyć w Pana Jezusa zgodnie z tymi deklaracjami posoborowych bohaterów? Nie trzeba wierzyć w Pana Jezusa, bo każdy jest już anonimowym chrześcijaninem. Nie trzeba według nich wierzyć w Pana Jezusa, bo zachowując przykazania Talmudu i Koranu, również zdąża się do zbawienia. Nie trzeba wierzyć w Pana Jezusa, bo człowiek zachowując swoje amazońskie tradycje i czcząc Pachamamę, również jest zjednoczony z Panem Jezusem i zdąża do nieba. Nie trzeba już w Niego wierzyć. Nie trzeba wierzyć w to, co On nam przekazał, zachowywać to, do czego On nas zobowiązał. Przecież tak właśnie ten posoborowy duch odnowy działa. On nie przekonał o grzechu, bo nie wierzył w Pana Jezusa, tylko on zrobił dokładną odwrotność. On sprawił, że zapomniano o grzechu, że milczy się o grzechu, że ludzie nie wierzą w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale to dopiero początek, bo dalej ma przekonać o sprawiedliwości. Czyżby przypadkiem sprawiedliwość nie była najbardziej zapomnianym z Bożych przymiotów właśnie w epoce posoborowej? Czyż przypadkiem to miłosierdzie, które ogarnia każdego człowieka,
nie zastąpiło trochę tej sprawiedliwości? Czyż przypadkiem ten wasz posoborowy Bóg, bo to faktycznie jest już inny Bóg, jeśli tak się go opisuje, właśnie nie jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze? Przecież właśnie współcześni teolodzy mówią, że to nie, to taka średniowieczna teza, że Pan Bóg jest takim sędzią sprawiedliwym i za dobre wynagradza, a za złe karze. Wykorzystują tu słowa Pana Jezusa, że On nie przyszedł, aby sądzić, tylko aby zbawić, zapominając o tym, że no tak, w tym momencie, gdy to mówi, przyszedł, żeby zbawić, ale zapowiada, że przyjdzie na sąd, zapowiada, że podzieli na prawo, na lewo, idźcie precz w ogień, przeklęci, przygotowany diabłu i aniołom jego. Przecież Pan Jezus to dokładnie zapowiada. Nie, tego nie ma, jest wielkie miłosierdzie, nikt do piekła nie pójdzie, albo prawie nikt do piekła nie pójdzie. No właśnie, i tutaj mamy kolejną quasi herezję posoborowego kościoła. To, że nie ma piekła, to faktycznie jest dosłownie herezja. No oczywiście posoborowi bohaterowie próbują to ominąć takim, no może jest, ale nikogo tam pewnie nie ma, a przynajmniej możemy mieć nadzieję, że nikogo nie ma. Pan nasz Jezus Chrystus co tutaj mówi? Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Oczywiście, że władca tego świata, to jest tutaj szatan, został osądzony i skazany na wieczne potępienie. Przecież to mamy w objawieniu nieustannie powtarzane. A więc co ma Duch Święty przypomnieć? To, że władca tego świata, więc ktoś, kto ma tutaj ogromny wpływ na tym świecie, już jest w piekle. A więc Duch Święty ma przypomnieć, że piekło jest i że jest realnym zagrożeniem, że do niego trafimy, bo o sprawiedliwości przecież też ma przypomnieć i o grzechu, że nie wierzą w Pana Jezusa. Czy my widzimy, że to, co dzisiaj się dzieje w Kościele, ten posoborowy duch odnowy, to jest dokładna antyteza Ducha Świętego. A dokładna antyteza Ducha Świętego, oczywiście w sensie ścisłym nie ma takiej antytezy, bo nie da się zrobić antytezy od Pana Boga. Natomiast najbardziej chce być tą antytezą, szuka być tą antytezą, pomimo tego, że tego oczywiście osiągnąć nie może, bo mamy tutaj zupełną dysproporcję na poziomie samej natury boskiej i natury stworzenia. Natomiast tą antytezą stara się być kto? No właśnie Duch Nieświęty, zły duch, ten, który tam jest wspomniany jako książę tego świata. To on chce być takim duchem, który wszystko przeinaczy, wszystko poprzestawia, każdy porządek zaburzy. I to, co dzisiaj widzimy, jest dokładnym przeciwieństwem tego, co Pan nasz Jezus Chrystus zapowiada. Ten współczesny duch nieświęty, soborowy duch nieświęty przekonuje nas, że grzechu nie ma, a już szczególnie grzechu niewiary nie ma. Przekonuje nas, że nie ma, że Bóg nie jest sędzią sprawiedliwym, tylko, że jest miłosierny i dlatego żadnych grzechów tak naprawdę karać nie będzie. I przekonuje nas, że sąd już w zasadzie jest nieaktualny, tak? To znaczy, tak by to interpretowali te słowa, no. Znaczy, zacznijmy od tego, że większość posoborowych teologów w ogóle do końca nie wierzy w istnienie złego ducha, więc ten tutaj książę tego świata, który został osądzony, to ten duch właśnie posoborowy tak naprawdę w ogóle nie wierzy w istnienie złego ducha, a w sąd ostateczny też tak naprawdę za bardzo nie wierzy, no bo jak piekło mamy nadzieję, oni mają nadzieję, że piekło jest puste i że będzie puste albo prawie puste, no to gdzie tutaj jest miejsce na ten sąd? Duch Święty ma przypomnieć o grzechu niewiary, o sprawiedliwości Bożej i o sądzie, o tym, że książę tego świata, ktoś bardzo znaczący jednak w tym świecie, że zły duch już został potępiony, już został wrzucony do piekła. To Duch Święty przypomina, a Duch Święty jest niezmienny, a więc zawsze przypomina to samo, a więc Duch Święty nie przyjdzie po to, żeby wzbudzać bełkot na spotkaniach jakby charyzmatycznych, nie przyjdzie po to, żeby twierdzić, że wszyscy jesteśmy anonimowymi chrześcijanami i nie potrzeba już wiary w Pana Jezusa, nie przyjdzie i nie powie, że nie ma Bożej sprawiedliwości, nie przyjdzie i nie powie, że nie ma co się sądu obawiać, zły duch to taka bardziej średniowieczna bajka i tak naprawdę nie ma czym się przejmować. Duch Święty tak nie zrobi. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten wtręt, który nie był bezpośrednio żadnym pytaniem od was, natomiast w trakcie ostatniej niedzieli właśnie ten fragment czytaliśmy na mszy świętej, dlatego uznałem, że warto go teraz skomentować. Pierwsze pytanie.
W jednym z PIO wspomniał ksiądz, że Orygenes jest uważany za heretyka. Bez wątpienia część jego tez była faktycznie heretycka, choć nie jest do końca oczywiste, na ile było to w tym momencie, gdy on to głosił, oczywiste. Tak, być może to wcale nie było jeszcze takie pewne, te potępienia po części były dopiero po jego śmierci. Część faktycznie była za jego życia, ale też nie jest do końca oczywiste, czy on sam był tego świadom. A więc materialnie bez wątpienia, formalnie niekoniecznie. W innym miejscu czytałem, że Orygenes jest ojcem Kościoła. Nie, to bez wątpienia Kościół jako całość nie uznał nigdy Orygenesa za ojca Kościoła. Mogą się zdarzyć jacyś jego fanatyczni zwolennicy, którzy tak go tytułują, ale nie, to bez wątpienia nie jest ojcem Kościoła. Czy zatem ojciec Kościoła może być również heretykiem? No właśnie, nie. Żeby być ojcem Kościoła, trzeba być nie tylko świętym pierwszych wieków, ale również wielkim nauczycielem, wyróżnić się w nauczaniu teologicznym. Wtedy mówimy o ojcu Kościoła, wtedy może zostać przyznany tytuł ojca Kościoła. Orygenes nie jest kanonizowany i jeśli chodzi o naukę, wprawdzie faktycznie był myślicielem takim wielce głębokim, jednak właśnie w tej swojej głębi wybiegał bardzo często daleko naprzód, to znaczy na tereny jeszcze nie ogarnięte refleksją teologiczną i tam zdarzało mu się popełniać jednak dosyć poważne błędy. Czy spowiadać się z grzechów z dzieciństwa? A więc jeśli popełniliśmy jakiś grzech ciężki, jesteśmy pewni, że z tego grzechu się nie wyspowiadaliśmy, jesteśmy pewni, że to jest grzech ciężki, to należy go przy najbliższej spowiedzi wyznać. Zasadniczo, jeśli nasze spowiedzi ostatnie były dobre, wyspowiadaliśmy się z wszystkich grzechów, które pamiętaliśmy mieliśmy żal za grzechy, to nie ma powodów do obaw. Można normalnie przystępować do Komunii Świętej i po prostu wyznać ten grzech, który jestem pewny, albo prawie pewny, że go nie wyznałem jeszcze nigdy na spowiedzi świętej. On, jeśli faktycznie był grzechem ciężkim i był niewyspowiadany, to w tej dobrej spowiedzi, gdy po prostu już nie był pamiętany, został odpuszczony. Natomiast musi zostać, dlatego można do komunii przystępować, natomiast musi zostać poddany pod władzę kluczy. I dla pewności, i dlatego, żeby nałożyć za niego pokutę. Natomiast to jest tylko w sytuacji, gdy mamy pewność, że był to pewność, albo całkiem jesteśmy pewni, albo prawie pewni, że był to grzech ciężki i że jest do tej pory niewyspowiadany. Jeśli to jest tak, a może, a nie pamiętam, a w sumie to nie wiem, to wtedy nie wyznajemy takich grzechów na zwykłej spowiedzi. Można ewentualnie przy okazji spowiedzi generalnej wtedy właśnie również takie grzechy objąć. Człowiek zacznie jakby wszystkie możliwe grzechy sobie przypominać i to wtedy według łatwo to wykorzystuje i wpędza człowieka w skrupuły w tej kwestii. Czy osoba niepełnosprawna intelektualnie, która nie ma możliwości rozwoju duchowego na ziemi, tak jak osoby zdrowe, może nawet nie ma świadomości istnienia Boga, po śmierci osiągnie mniejszy stopień świętości, czy może wręcz przeciwnie, ponieważ jej poznanie i rozumienie są opóźnione, a przez to nie popełnia grzechów tak świadomie jak osoba zdrowa? Czy niepełnosprawność dziecka jest karą lub pokutą, a może sposobem na uświęcenie? A więc odpowiedź brzmi tak. To znaczy, każde w zasadzie ze wspomnianych twierdzeń jest w jakimś stopniu prawdziwe. Czyli z jednej strony faktycznie czeka bez wątpienia taką osobę sąd lżejszy, bo dostosowany do jej umiejętności. Z drugiej strony możliwości zbierania zasług faktycznie być może są ograniczone. Czy to jest karą? No, bez wątpienia w kontekście grzechu pierworodnego możemy to postrzegać jako konsekwencję grzechu pierworodnego, a więc jako karę, natomiast nie jako karę osobistą ze względu na jakiś grzech rodziców. To też Pan Jezus bezpośrednio w Ewangelii zaznacza, że ani on nie zgrzeszył, tam ślepy ktoś się urodził, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice, tylko aby się ujawniła moc Boża i tam Pan Jezus wtedy go uzdrawia. A więc bezpośrednich przyczyn, jakby nie szukałbym takich teologicznych bezpośrednich przyczyn, natomiast faktycznie spełnia to rolę, w sensie w konkretnym przypadku dziecko niepełnosprawne, to nie ma tutaj, nie jest tak, że Pan Bóg zdecydował, o to teraz tych trzeba ukarać, albo trzeba, oni są święci, to trzeba im jeszcze dać za próbę właśnie taki ciężar.
Jest to konsekwencja grzechu pierworodnego, więc jak każde cierpienie i choroba weszło to gdzieś tam w ten świat. Natomiast to, że Pan Bóg to dopuszcza właśnie dla jakiegoś większego dobra. I tym większym dobrem może być na przykład właśnie jakaś próba, jakieś pewne korzyści, które zostaną wyciągnięte przez rodzinę z tej choroby. Pamiętam, to było kiedyś u pana Tomasza Samołyka, dawno temu. Niektóre jego materiały, szczególnie te starsze, były wartościowe. Był taki wartościowy materiał o aborcji, który później pan Tomasz zdjął i faktycznie tam były takie fragmenty, które były w jakimś sensie kontrowersyjne, w sensie być może za bardzo wchodzące w szczegóły, ale abstrahując od tego, tam była wypowiedź takiego znanego amerykańskiego aktora, może przesadzam ze znanym, ale jednak z zespołem Downa, który wypowiadając się, chyba to było w Wysokiej Izbie Amerykańskiej, mówił o tym, podawał właśnie badania, w których wykazano, że osoby z zespołem Downa i ich rodzina deklaruje wyższy poziom szczęścia niż przeciętnie. Ta choroba i trudności cierpienia jak najbardziej przynoszą również ciekawe skutki, przynoszą również ciekawe owoce i bez wątpienia ta mądrość Boża potrafi każdy błąd, każdy grzech wpisać w taką harmonię i wyprowadzić z niej jakieś dobro. A więc odpowiedź brzmi trochę tak, to znaczy wszystkiego jest po trochę. Bezpośrednią konsekwencją oczywiście każdy grzech, czy każde cierpienie, raczej tutaj każde cierpienie, każda choroba jest konsekwencją grzechu pierworodnego. Tak, a więc w tym sensie jest w jakimś stopniu karą. Natomiast nie bezpośrednio za jakieś grzechy tych uczynkowe, tych konkretnych osób, których to dotyczy. Natomiast Pan Bóg dopuszcza to cierpienie dla jakiegoś większego dobra i po części możemy to nawet rozpoznać, ale tak całkowicie oczywiście nie rozpoznamy. Po części sama taka osoba upośledzona, no w pewnym sensie jest to los bardzo szczęśliwy, bo jeśli ta osoba faktycznie nie używa rozumu, nie doszła do używania rozumu, zostaje przez katolicką rodzinę ochrzczona, to żyje sobie tutaj na ziemi w swego rodzaju błogiej nieświadomości i później idzie do nieba, jeśli właśnie jest w takim stanie, że grzechu popełnić nie może. Znowu no risk, no fun. To znaczy idzie do nieba, natomiast faktycznie nie mogła ta osoba zbierać zasług za swoje własne zasługujące uczynki. Tak? A więc w pewnym sensie jest tutaj też mniej nagród, to znaczy mniejsze ryzyko, czy w tym przypadku żadnego ryzyka, jeśli ta osoba została ochrzczona, tu też ważność powiedzmy takiego cywilizacyjnego wpływu Kościoła, czy misjonarskiego wpływu Kościoła, bo to będzie miało właśnie bardzo konkretne znaczenie w przypadku takich osób, które jeśli nie zostaną ochrzczone, nie doszły nigdy do używania rozumu, najprawdopodobniej pójdą do limbusa, jeśli nie zostały ochrzczone. Jeśli natomiast zostały ochrzczone, pójdą do nieba bez wątpienia, natomiast nie mają możliwości, żeby zbierać tych zasług, a więc ta osoba, która osoba zdrowa, dochodząca do używania rozumu, ta osoba jest w stanie większego ryzyka, ale też więcej może ugrać, więcej może wygrać. Ugrać może trochę niewłaściwe słowa w kontekście naszej relacji z Panem Bogiem. Kolejne pytanie. Ostatnio pewne zainteresowanie w internecie wzbudziło zdjęcie arcybiskupa Lefebvre'a w czarnym garniturze z koloratką, a więc nie w sutannie. Przeciwnicy bractwa i arcybiskupa wykorzystują to zdjęcie. Jakby ksiądz to skomentował? Myślę, że ludzi, którzy wyszukują jakieś zdjęcie w internecie i później próbują to używać jako argument przeciwko komuś. O, zobaczcie, tutaj ten ksiądz jest w garniturze. Myślę, że takich ludzi po prostu już na wstępie należy nie słuchać, wyrzucić z obserwowanych. Dlaczego? Dlatego, że
co to jest za rodzaj argumentu, że ktoś gdzieś jest w jakimś stroju. Nawet gdyby tam było coś niewłaściwego, to czy to jest naprawdę ten poziom dyskusji teologicznej, który chcemy prowadzić? Czy to jest naprawdę, to są naprawdę ludzie, którzy według was pokazują to, co jest wartościowe i cenne? Wartościowa i cenna może być również krytyka, natomiast na pewno nie pod względem biskupa w garniturze. Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta, to znaczy ja nie wiem, nie widziałem tego zdjęcia, natomiast jest sytuacja, w której tradycyjni księża chodzą w garniturach. Pamiętam, nawet była kiedyś taka sytuacja, dawno temu jeszcze, kiedy biskup Williamson był członkiem Bractwa Świętego Piusa X. Pamiętam, nie pamiętam, czy ja go osobiście widziałem w garniturze, ale na pewno rozmawiałem z osobami, które go widziały wtedy. On przyleciał, to chyba było w seminarium, kiedy on przyleciał i był właśnie w garniturze jeszcze z koloratką, bo przyleciał z Anglii oczywiście, a w Anglii katolicy księża nie mogą nosić sutanny. Do dzisiaj to jest niezgodne z prawem. Dzisiaj już nikt tego nie pilnuje, kiedyś to było zakazane. I faktycznie policja mogła za to mandaty wlepiać. Dzisiaj ponoć nikt tego praktycznie nie pilnuje, ale jednak wyrobił się przez to pewien nawyk, to znaczy sutanna jest kojarzona raczej z duchownym anglikańskim, a księża katolicy właśnie chodzą w garniturze z koloratką. I tam wiem, że zdania są podzielone. Niektórzy nasi księża chodzą faktycznie w sutannach, inni właśnie w garniturze z koloratką, bo nie jest to tak kulturowo oczywiste, co tam jest faktycznie lepiej oddaje ducha, tak? Co lepiej faktycznie wskazuje na tą katolickość tego księdza. Także podejrzewam, że zdjęcie pochodzi z Anglii albo okolic. Być może są też inne, jakby okołoangielskie, dawne angielskie kolonie, które mają podobne prawo. Nie mam pojęcia. Są też szwajcarskie kantony. Nie wiem, czy to jeszcze, ale jakoś w około roku 2000. Pamiętam, że to jeszcze obowiązywało. Nie jestem pewien, czy to nie zostało zniesione. Gdzie katolicy kapłani nie mogą chodzić w sutannie. Nie wiem, jakie tam jest dokładnie prawodawstwo. To byłoby nawet bliżej, tak? No bo no, rozumiemy, ekon jest w Szwajcarii, a więc tam byłoby to być może nawet bardziej prawdopodobne, choć oczywiście arcybiskup bez wątpienia w Anglii też bywał. Także podejrzewałbym, że byłoby to tam, natomiast przede wszystkim zachęcałbym do dużej ostrożności wobec osób, którzy ekscytują się zdjęciami. Tak na zasadzie, zobacz, tutaj jest zdjęcie, coś tam. Biskup Felej mówił nam kiedyś w seminarium i to było bardzo, bardzo mądre, zostało mi to do dzisiaj w głowie. Mówił o różnego rodzaju niespokojnych ludziach, którzy cały czas muszą szukać jakiegoś bodźca, tak, żeby się czymś podniecać, bo tutaj coś, tutaj jest coś niewłaściwego, tu jest coś niewłaściwego. I cały czas w jakiś sposób właśnie niespokojni ludzie. To tutaj biskup Felej mówił w kontekście właśnie po linii bractwa, to znaczy, że niespokojni są zarówno ci, którzy krytykują bractwo, mają tendencję, żeby być niespokojni, zarówno ci, którzy krytykują z jednej, jak i z drugiej strony, tak? Dla jednych, jedni są niespokojni, bo musisz mieć koniecznie to pieczątkę, prawo wierności, musi ci Rzym to dać teraz, że tutaj ty masz jurysdykcję, to jest najważniejsze i czy ty na pewno, u ciebie jest na pewno wszystko zgodne z literą prawa, i z drugiej strony niespokojni ludzie, którzy właśnie każdego szczególiku się doczepią, bo tutaj trzeba koniecznie, skoro to nie ma tego tutaj, ale to też się niedawno pojawiło takie pytanie, jak wy możecie wymawiać w kanonie mszy świętej papieża Franciszka, przecież on robi takie tam rzeczy. To jest właśnie przykład takiej niespokojności. A dlaczego nie? Czy teologia katolicka, doktryna, magisterium mówi, kiedy papież traci swój urząd? Czy mamy jakąś jednoznaczną teologiczną odpowiedź na pytanie, że papież, nawet gdyby popadł formalnie w herezję, że traci swój urząd? Nie mamy. Można podać cytaty w jedną i w drugą stronę, bo to jest kwestia jeszcze dyskusyjna. Nie wiemy, jak zdjąć z urzędu papieża. Skoro jest to kwestia dyskusyjna, to na pewno nie mamy prawa, żeby teraz dogmatyzować którejś z odpowiedzi. A więc na jakim poziomie jest takie ekscytowanie się, jak wy możecie papieża Franciszka wymieniać w kanonie? To jest stricte na poziomie emocjonalnym. To jest teologia na poziomie emocjonalnym, bo komuś się to nie podoba, bo komuś się to wydaje w jego takim subiektywnym odczuciu, wydaje niemożliwe, że jak to papież, który takie błędy głosi, jak można go w kanonie wymieniać?
zmieniać? A ja odpowiadam, no zgodnie z katolicką teologią nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, jak zdjąć papieża heretyka z urzędu. A więc mamy pełne prawo, żeby uważać go za urzędującego papieża. Mamy prawo również podawać argumenty przeciwko, że stracił swój urząd, bo to i to. Dyskusje teologiczne na ten temat można toczyć, ale na pewno nie mamy żadnego prawa, żeby teraz twierdzić, że jedno albo drugie rozwiązanie jest heretyckie i niezgodne z katolicką teologią i albo, no właśnie, niezgodne z uczuciami religijnymi, być może niektórych to jest, ale nie jest niezgodne z katolicką teologią. A więc strzeżcie się niespokojnych ludzi. Ludzi, którzy cały czas potrzebują jakiejś ekscytacji, podniety na każdym możliwym poziomie, żeby się tam ekscytować czerwonymi jałówkami, czy zdjęciem arcybiskupa w garniturze, czy stułą zawieszoną, czerwoną stułą zawieszoną na krzyżu, czy innymi tego typu bardzo ważnymi sprawami. Kolejne pytanie. Pytanie bardzo ciężkie, ale uważam, że w tych kwestiach transparentność jest kluczowa, a dzięki formatowi nie na żywo będzie miał ksiądz czas na przygotowanie się merytoryczne. Czy mógłby ksiądz powiedzieć o znanych przypadkach nadużyć seksualnych w szeregach bractwa? Osobiście kojarzył dwa w USA i Afryce. Czy było ich więcej? Jakie kroki podjęło i podejmuje bractwo, żeby zapobiegać i reagować na takie sytuacje? Czy można coś zarzucić przełożonym w tamtych sytuacjach? A jeśli tak, to czy ponieśli konsekwencje? Zgadzam się co do zasady, że powinna tutaj być pewna transparentność, szczególnie ze względu na to, że mamy ewidentnie w całym Kościele problem z niezgłaszaniem takich zbrodni, być może nierzadko nawet dosłownie z nielegalnym tuszowaniem takich zbrodni, dlatego ta transparentność jest tutaj w sposób szczególny pożądana. Natomiast z drugiej strony oczywiście ta transparentność nie wymaga tego, żeby każdy ksiądz wiedział o wszystkich przypadkach nadużyć seksualnych, jakie gdzieś na świecie w jego zgromadzeniu się zdarzyło. Oczywiście my takich informacji nie dostajemy, a nie będę dzielił się informacjami, które gdzieś tam były zasłyszane jako plotka z internetu. Jeśli chodzi o zasady, to już przy tych pierwszych skandalach, gdy okazało się, że w ogóle w Kościele jest z tym poważny problem, to były jakieś lata 2000, kiedy zaczynają się, nie pamiętam, to chyba było w Irlandii, kiedy zaczynają się pojawiać te informacje o tym, że były takie rzeczy, w sensie, że były zbrodnie pedofilskie, że były zgłaszane i nie zostały podejmowane odpowiednie kroki. Wtedy bractwo opracowało procedury, jak postępować, procedury, które my również w szkole posiadamy. Te procedury są bardzo proste i zdroworozsądkowe, to znaczy, jeśli ktoś zgłasza taką zbrodnię, to ona musi zostać zgłoszona do mnie, to znaczy, jeśli jakiś nauczyciel, gdzieś ktoś to o tym słyszy, zgłasza to do mnie, albo zostaje to bezpośrednio do mnie zgłoszone, to moją odpowiedzialnością, bo te zasady są zarówno do pracowników, jak i przede wszystkim do osób, które kierują jakimiś placówkami. Moją odpowiedzialnością jest, żeby zgłosić taką zbrodnię zarówno do świeckich organów ścigania, jak i do przełożonych kościelnych. Więc zgodnie z tymi naszymi procedurami osoba, która słyszy taki zarzut, to znaczy słyszy nie zarzut, zgłoszenie, że doszło do jakiejś takiej zbrodni, zgłasza to zarówno do przełożonych w, powiedzmy, kościelnych, jak i do przełożonych, nieprzełożonych do organów ścigania świeckich jednocześnie. W sensie nie czekając gdzieś tam na coś tam, tylko zgłasza tu i tu jednocześnie, co myślę, że jest tutaj też bardzo istotne. I obie instancje wtedy dalej prowadzą na swoim poziomie, powiedzmy, że takie dochodzenie, tak, zgodnie już z procedurami, które też mnie osobiście nie dotyczą. Tutaj już z punktu widzenia, powiedzmy, naszych przełożonych, sytuacja jest dużo prostsza, no bo wtedy po prostu te świeckie organy ścigania muszą tą sprawę zbadać i sprawdzić, czy faktycznie coś jest na rzeczy. Są tam również takie regulacje prewencyjne, na przykład jeśli jest sytuacja, że jakaś osoba dorosła jest sam na sam z osobą nieletnią, musi zostawić w jakimś pomieszczeniu, musi zostawić te drzwi otwarte, no i wiele
wiele takich prewencyjnych regulacji, które mają sprawić, że nie będzie nawet sytuacji, gdzie można by podejrzewać, że coś złego się stało, albo że można by oskarżyć, że coś złego się stało, gdy się nie stało, bo oczywiście takie ryzyko przecież również istnieje. A więc takie zasady zostały dosyć szybko wprowadzone i mam nadzieję, że są przestrzegane, tak? To znaczy z mojej perspektywy, tak jak powiedziałem, na szczęście nie musiałem podejmować nigdy takich drastycznych kroków. Po tym, jak się ukazały, faktycznie, no oczywiście przekazałem to nauczycielom i zwróciłem faktycznie kilka razy uwagę na te prewencyjne sprawy, to znaczy na przykład to zostawianie otwartych drzwi, czy unikanie takich kontaktów, które mogłyby sprawiać chociażby jakieś podejrzenie albo stwarzać okazję do tego, żeby zostać oskarżonym. No takie rzeczy faktycznie się zdarzały, w sensie właśnie prewencyjne, zwrócenie uwagi na jakieś tam sposoby zachowania. Jeszcze raz powtarzam, jeśli chodzi o plotki z internetu, o tym, że coś na świecie się wydarzyło, ja ich za bardzo nie znam, w sensie nie śledzę tych internetowych plotek, a więc żadnych innych informacji na ten temat nie posiadam, więc nie mam tutaj za bardzo o czym mówić. Przypominam tylko, że te właśnie internetowe plotki, zarzuty stawiane wobec różnego rodzaju zgromadzeń tradycyjnych, to były zarzuty stawiane przez pana Worisa z Church Militant i pan Woris został wyrzucony z Church Militant w takiej wątpliwej atmosferze, lekkiej atmosferze skandalu i przegrał proces o pomówienie. W końcu po iluś tam tych pomówieniach, gdzie no, mówił bardzo często to w ten sposób, że tutaj, zobaczcie, była taka zbrodnia popełniona, a ten i ten to musiał o tym wiedzieć, tak? I później takie mieszanie faktów i przypuszczeń, na zasadzie zbrodnia była, a tutaj ci musieli o tym wiedzieć, zapominając o tym, że te sprawy przecież były badane, te, które podaję jako fakty, takie sprawy były, one były badane przecież przez organy ścigania i no te organy ścigania, jeśli te organy ścigania nie znalazły tam winnych, albo znaczy znalazły pewnych winnych, a w innych osobach winy nie znaleziono, to teraz rzucanie oskarżeń w internecie, że tam jeszcze ktoś musiał być i ktoś musiał to na pewno wiedzieć, jest wysoce nieodpowiedzialne i nosi znamiona raczej właśnie pomówienia oszczerstwa, bardzo poważnego oszczerstwa, niż powiedzmy faktycznie dziennikarskiej uczciwości. I myślę, że ten proces o pomówienie, przegrany proces o pomówienie i wyrzucenie pana Worisa z Church Militant. Myślę, że jednak to wskazuje, że coś tam musiało być nie tak, jeśli chodzi o te sposoby postępowania. Co do działań antypedofilskich, jeszcze przyszło mi do głowy, że mogę coś z własnego doświadczenia powiedzieć, mianowicie jeśli chodzi o moją obecność w seminarium, to faktycznie tam bardzo wyraźnie doświadczyłem takich, powiedzmy, profilaktycznych działań, to znaczy klerykom wielokrotnie powtarzano, że jakiekolwiek skłonności homoseksualne są przeszkodą, która uniemożliwia pozostanie w seminarium i każdy, kto takie skłonności by miał, ma obowiązek, żeby sam seminarium opuścić, a jeśli nie opuści, to jeśli zostanie to w jakiś sposób rozpoznane, to taka osoba zostaje z seminarium usunięta, chociażby jakby deklarował, że w ogóle mam najlepsze intencje, żeby po prostu w czystości przez całe życie żyć. Oprócz, są inne względy niż te antypedofilskie, natomiast ma to również tutaj pewne znaczenie, bo rozumiemy, że kapłan jednak ma dosyć duży kontakt z młodymi chłopcami, z różnego rodzaju ministrantami, z chłopcami na jakichś obozach wakacyjnych. Tam ten kontakt jednak zwykle jest większy niż z młodymi dziewczętami i faktycznie tutaj bez wątpienia ta okazja jest większa. Poza tym, co jest faktycznie szalenie niebezpieczne i deprawujące, to znaczy osoba o skłonnościach homoseksualnych w seminarium duchownym stanowi ogromne zagrożenie i dla siebie, i dla innych, dlatego że no, taka osoba, można to porównać do sytuacji, w której
zdrowy, normalny, młody mężczyzna byłby zamknięty w takim jednym domu z całą rzeszą młodych, samotnych niewiast. Więc byłaby to sytuacja wyjątkowo niebezpieczna, wyjątkowo prowadząca do pokus. I jest to coś, co łatwo, być może nie widać aż tak bezpośredniego związku z działaniami antypedofilskimi, ale jednak jeśli dojdzie później w seminarium do takich grzechów przeciwko czystości homoseksualnych w ten czy w inny sposób, czy po prostu ta nieczystość w jakiś sposób zapuści tam korzenie, no to później łatwo może to pójść dalej w coraz gorsze grzechy. To znaczy sama nieczystość ma to do siebie, że bardzo szybko jest to równie pochyła. To znaczy, gdy ktoś wchodzi w jeden rodzaj grzechów przeciwko czystości, stosunkowo łatwo będzie wchodził, jak w każdym nałogu, coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. I gdy ktoś tak bardzo jest gotów, żeby ukrywać w seminarium bardzo poważne grzechy przeciwko czystości i żyje w takim zakłamaniu, w takiej nieszczerości przez długie lata, to działa to wyjątkowo deprawująco, tak? I potencjalnie bez wątpienia może wpłynąć to na to, że później taka zbrodnia pedofilska nie jest dla niego czymś aż tak szalenie niewyobrażalnym, zwłaszcza że prawo definiuje zbrodnie pedofilskie nie tylko jako grzechy przeciwko czystości z osobami, które jeszcze nie przeszły dojrzewania, ale również te osoby, które mają 14-15 lat, gdzie tutaj już jakby nie trzeba być w sensie ścisłym pedofilem, to znaczy nie trzeba odczuwać chorobliwego, niezdrowego pociągu fizycznego do osób, które jeszcze nie przeszły dojrzewania, bo osoby w wieku 14-15 lat już są osobami, które są na poziomie biologicznym dojrzałe płciowo, więc ta pokusa w jakiś sposób jednak łatwiej może się pojawić, gdy człowiek zamiast wyrobić w sobie przyzwyczajenie do praktykowania cnót w seminarium, przez te 6 lat ukrywał jakieś bardzo poważne grzechy przeciwko czystości, no to oczywiście jest tutaj droga otwarta do tego, żeby te zbrodnie łatwiej zostały popełnione. W seminarium pamiętam bardzo dokładną, dogłębną kontrolę w ogóle co do naszego życia. Uważam, że faktycznie większość tego typu osób, które żyłyby w jakimś takim zakłamaniu, zostałyby faktycznie odkryte. Wydaje mi się, że znam jeden przypadek osoby, która została z seminarium usunięta, prawdopodobnie ze względu na tendencje homoseksualne. To jest taki po prostu mój domysł na podstawie pewnych obserwacji, ale wydaje mi się, że tak właśnie było. I w seminarium tutaj ewidentnie kładziono na to nacisk. Też kwestia tej cnoty czystości była bardzo ważna i uważam, że tutaj pod tym względem w naszym seminarium faktycznie to było bardzo pilnowane i że jest to bardzo dobra forma prewencji. Oczywiście nie stuprocentowa. Oczywiście może się zawsze, przy najlepszej kontroli może się zawsze zdarzyć, że jednak ktoś w jakiś sposób się prześliźnie, że jednak w jakiś sposób uda mu się udawać, albo faktycznie jeszcze w seminarium to tak głęboko nie zapuściło korzeni, nie doszło do grzechów uczynkowych, ale już coś tam się ukotłuje i tego przełożeni nie zdołają wychwycić. Oczywiście, że może się to zdarzyć. Natomiast jeśli porzucimy te bariery ochronne, tak jak to się robi we współczesnych seminariach i co do zasady nie ma znaczenia za bardzo, czy alumn ma tendencje homoseksualne, czy nie. I tak naprawdę nie robi się nawet wielkich problemów w niektórych polskich seminariach, jeśli dochodzi do jakichś grzechów przeciwko czystości, do bardzo poważnych grzechów. Oczywiście nie mówię tu o żadnych zbrodniach pedofilskich, tylko po prostu o grzechach homoseksualnych przeciwko czystości. Jeśli nie robi się, jakby nie pilnuje się tego, jeśli się przymyka na to oko, no to oczywiście, że otwiera się bramy szeroko wszelkim możliwym zepsuciom, grzechom, ale później z czasem również i zbrodniom. Myślę, że to też jest forma, bardzo ważna forma prewencji, której nie należy zaniedbać. Jeszcze raz, nie oznacza to, że wszystkie zbrodnie zostaną w ten sposób zatrzymane, ale myślę, że 80-90% można przez taką prewencję faktycznie powstrzymać, do nich nie dopuścić.
Teraz dla odmiany pytanie bardzo lekkie. Powinny być dwie osobne serie Pio. Pierwsza dla tych, co przeczytali katechizm, już wszystko wiedzą i miło się im odpowiada. Druga dla ludzie, będzie mniej dysonansów i rozdrażnienia. Więc słusznie, podoba mi się pomysł seria Pio dla ludzie. A więc tak jak pisałem pod ostatnim postem, obiecuję się bardziej pilnować i nie narzekać na wasze pytania. Będę się starał. Szczęść Boże. Wspominał ksiądz, że zgodnie, ale to jest napisane trochę inaczej, ale zgodnie z tradycyjną nauką Kościoła, małżeństwo ma przede wszystkim służyć zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. A co w przypadku małżeństw wdowców, na przykład po 50-60 roku życia, jaki wówczas jest główny cel małżeństwa w świetle nauki Kościoła? To pytanie zdradza niezrozumienie tego, co powiedziałem. Gdy mówimy, że coś ma jakiś główny cel, to mówimy o tym poziomie obiektywnym, tak? To znaczy, coś istnieje dla jakiegoś konkretnego celu. Kamera istnieje po to, żeby nagrywała filmy, tak? Tak jest cel jej stworzenia. Natomiast ktoś może jej używać równie dobrze do nagrywania podcastów. W ogóle go wideo nie interesuje, tylko akurat chciał nagrać sam dźwięk i sobie nagrywa mikrofonem sam dźwięk, zupełnie bez wideo. Da się ją również do tego użyć, taki cel również może spełniać. No i w tym konkretnym przypadku może faktycznie dla kogoś ważniejszy być ten cel, który nie jest tym absolutnie pierwszorzędnym. Choć rozumiem, że do nagrywania filmu należy również nagrywanie dźwięku, ale no jest jasne, nikt nie kupuje kamery po to, żeby tylko nagrywać dźwięk, bo to łatwiej można taniej zrobić za pomocą czegoś innego. A więc na poziomie obiektywnym sakrament małżeństwa istnieje dla zrodzenia i wychowania potomstwa. Nie oznacza to, że każde poszczególne małżeństwo musi koniecznie za wszelką cenę ten pierwszy cel osiągnąć, no bo czy to ze względów zdrowotnych, czy to ze względu na wiek na przykład, no może się zdarzyć, że ten cel osiągnięty być nie może. Może wtedy ten drugi cel małżeństwa być tym celem, który subiektywnie będzie istotny, w jakimś sensie wiodący dla tych ludzi. Natomiast no, z ich subiektywnej perspektywy może być tym celem wiodącym, jeśli chcę powiedzieć w tym momencie, tym pierwszym celem, bo to mają na myśli. Natomiast nie zmienia to faktu, że głównym celem małżeństwa, dla którego małżeństwo istnieje, jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Tak samo jak ktoś może używać kamery do celu innego niż nagrywanie filmów, nie zmienia to faktu, że kamera istnieje właśnie do tego celu. Tak, ten przykład kamery to może być nie tak w 100% oczywiste, bo rozumiecie, że ja mówię cały czas do kamery, czyli mam cały czas ją przed oczami, dlatego jest takim przykładem dla mnie dosyć, które mam cały czas przed oczami. Kolejne bardzo ważne pytanie. Obiecałem, że nie będę się czepiał. Dlaczego niektórzy księża tradycji noszą birety podczas kazania, a inni nie? Ale to jest pytanie z gatunku ludzie. Jakie są zasady i jak to wcześniej było? Niektórzy kilka lat temu nosili, potem przestali i nigdy nie noszą. Czyli co? Nie, nigdy nie noszą, tylko podczas kazania. A więc, moi drodzy, te pytania modowe zawsze trochę mnie bawią i wydają mi się mało istotne, ale rozumiem, że kogoś może to zainteresować. A więc w bractwie noszenie biletu nie jest obowiązkowe. Arcybiskup, gdy wrócił z misji do Francji, nie przyniósł tego nawyku noszenia biletu. Tam pewnie nie noszono biletów. Nie wiem, jak było we Francji później jeszcze przed soborem, ale po powrocie arcybiskupa, czy tam były powszechnie noszone, czy nie, ale tutaj też arcybiskup krótko, tam biskupem we Francji był mniej niż rok, to było chyba kilka miesięcy, tam jakoś bardzo, czy nawet nie wiem, czy nie miesiąc, jakoś bardzo, bardzo krótko. Zaraz został powołany jako przełożony generalne zgromadzenie Ojców Ducha Świętego i opuścił swoją diecezję, a więc mógł tutaj też nie mieć czasu, żeby tak się w to wgryźć, a jako już znowu przełożony zgromadzenia misyjnego, to pewnie kultywował te misyjne nawyki. No i tak to też przeszło do bractwa, to znaczy bractwo od samego początku nie miało tej tradycji noszenia biletu, ze względu na to, że właśnie najwyraźniej w częściach kościoła już przed soborem nie był powszechnie używany. I stąd dopiero, gdy bractwo zaczęło praktykować, prowadzić misje w krajach, w których
jakby tradycyjnie używano biletu i nawet ta tradycja w jakimś stopniu wciąż była żywa, tak jak właśnie w Polsce, pojawiło się to pytanie, czy używać, czy nie. I tutaj przełożeni zostawiają pewną dobrowolność, to znaczy można używać, nie musowo używać, więc zostaje to do dyspozycji samego księdza, a jakby już jak ksiądz praktykuje i dlaczego, to już trzeba konkretnego księdza pytać. Czy w kontekście obecnych współcześnie problemów emocjonalno-psychicznych nauka o sumieniu stała się szczególnie problematyczna? Nie, dlaczego nauka miałaby się stać problematyczna? Chodzi mi o to, że zdaje się, wielu ludzi, o ile nie większość, ma zniekształcone sumienie, zazwyczaj przepełnione skrupułami, neurotyczne, źle rozumiane, etc. Wielu tak, ale na pewno nie większość. Generalnie myli kwestie emocjonalnych reakcji organizmu z sumieniem i trudno jest to naprawdę im wyjaśnić. Może się tak zdarzyć, natomiast wydaje mi się, że pan rozdziela to z kolei za mocno. Rozróżnić, czym sumienie tak właściwie jest, a czym nie. Jest to chyba kolejny konflikt pomiędzy nauką, psychologią i psychiatrą, duchowością. Nie, konfliktu nie ma. Czy rozpoznaje to ksiądz jako realny problem duszpasterski? A więc skrupulatne sumienie bez wątpienia jest realnym problemem duszpasterskim, podobnie jak szerokie sumienie jest realnym problemem duszpasterskim, tylko do nas przychodzi mniej osób z sumieniem szerokim, bo jeśli ktoś już trafia do tradycji, to raczej jest to osoba bardzo zaangażowana w życie, powiedzmy, pobożne, duchowe, choć właśnie po COVID-zie faktycznie zwiększyła się również u nas liczba, zwiększył się procent tych osób, które faktycznie raczej przychodzą ze sumieniem szerokim, takich powiedzmy bardziej normalsów, jeśli mogę tak powiedzieć, a nie osób jakoś bardzo zaangażowanych w tematy, w tematy pobożnościowo-religijne. A więc sumienie jest głosem naszego rozumu, który wskazuje nam, co jest dobre, a co złe, czyli mamy obiektywną normę moralności, to jest prawo Boże, i sumienie to jest głos naszego rozumu, który nam wskazuje, jak w konkretnej sytuacji mamy się zachować, co zrobić, a czego uniknąć właśnie w odniesieniu do tego obiektywnego prawa moralnego. I oczywiście sumienie musi być dobrze ukształtowane, żeby dobrze funkcjonowało, i wiele różnych problemów może wynikać ze źle ukształtowanego sumienia, zarówno sumienie skrupulatne, czyli takie, które widzi grzech tam, gdzie go nie ma, jak i szerokie, które nie widzi grzechu tam, gdzie jest niebezpieczne. I oczywiście mogą tutaj te problemy, takie powiedzmy emocjonalne, mogą zarówno powodować jakieś skrupuły, jak i wynikać ze skrupułów. To znaczy człowiek, który ma sumienie skrupulatne, widzi grzech wszędzie, naturalnie będzie to prowokowało w nim pewien niepokój. Z drugiej strony człowiek, który ma tendencje, ogromne tendencje do niepokoju, tak, te właśnie jakieś, powiedzmy, nie chcę używać specjalistycznej terminologii medycznej, bo po prostu jej nie znam, dlatego chyba lepiej, żebym po prostu nie używał, a więc osoby, które mają problemy z emocjami i właśnie boją się nieustannie czegoś, oczywiście będą miały na poziomie moralności naturalną skłonność do tego, żeby wpadać w skrupuły. Zasadniczo dobry spowiednik powinien potrafić prowadzić zarówno tego, kto ma sumienie szerokie, do sumienia normalnego, jak i skrupulanta doprowadzić do sumienia wąskiego, czyli tego właściwego, normalnego. Przy czym znowu może być faktycznie jakby problem być właśnie bardziej na poziomie emocjonalnym i wtedy spowiednik sam tego nie naprawi, tak? Bo jeśli faktycznie człowiek ma jakąś wynikającą z życia emocjonalnego bardzo dużą, powiedzmy chorobliwą tendencję do takiego strachu na poziomie emocjonalnym, niepokojów, to naturalnie sam konfesjonał może nie wystarczyć do tego, żeby to w nim naprawić, tak? To rozregulowanie emocjonalne trzeba będzie naprawiać na innym poziomie, choć bez wątpienia też spowiednik może właśnie na tym duchowym poziomie pomóc, wskazując skrupulantowi, na co powinien zwrócić uwagę, co powinien lekceważyć, w czym powinien zachować posłuszeństwo wobec spowiednika i jak się zachować. Jest taki osobny materiał o skrupułach na naszym kanale, a więc zachęcam do zapoznania się. Czy wierny świecki, znając łacinę, może odmawiać brewiarz, czy też lepiej zostać przy różańcu? Może. Tutaj zgodnie z radą świętego Tomasza robimy to, co prowadzi nas do pewnego rozwoju, to co nam odpowiada. Robimy takie praktyki modlitewne, które nam odpowiadają, które mamy wrażenie, że sprawiają, że wzrastamy w cnotach.
Sprawdzam, jak wytłumaczyć słowa Pana Jezusa, dziś będziesz ze mną w raju, wiedząc, że wstąpił do piekieł, wstąpił na niebiosa do trzeciego dnia dopiero. Tam, gdzie jest Pan Jezus, tam jest niebo, a więc dusza, która jest z Nim, jest w niebie w pewnym tego słowa znaczeniu. Czy zamawianie mszy świętej nie upraszcza bogatemu drogi do nieba? Ciekawe pytanie. Ubogiego może nie być na to stać, podczas gdy bogaty może zamówić ich wiele. No, każdy będzie sądzony zgodnie z tymi możliwościami, które miał. A więc będzie proporcjonalnie, czy bogaty zamówił tyle, ile mógł. Trochę żartuję, ale jest, znaczy odpowiedź jest sensowna i prawdziwa, ale no, nie żartuję w tym sensie, że to brzmi tak, jakbym właśnie chciał, a teraz każdy bogaty musi zamówić tam 1000 mszy świętych. Nie. Oczywiście Pan Bóg bierze pod uwagę wszystkie te okoliczności, natomiast znowu to nie będzie tak materialnie liczone, że a ten to zamówił 90 mszy, a ten 120, no to temu lepiej. Tam ten owoc, który człowiek osobiście dostaje z tej mszy świętej, która została zamówiona, mniej zależy od majętności, czyli też od ilości mszy świętych, bardziej zależy jednak od tej dyspozycji tego człowieka. To znaczy bez wątpienia człowiek, który z głęboką pobożnością, miłością do Pana Boga po prostu uczestniczy we mszy świętej, więcej łask zyskuje niż człowiek, który od niechcenia zamawia, żeby spełnić obowiązek, zamawia 30 mszy świętych. Pomimo tego, że obiektywne dobro z tych 30 mszy świętych jest ogromne, to jednak właśnie ten, kto uświęca się przez praktykę, choć właśnie po prostu uczestnictwa we mszy świętej, jeśli faktycznie zbliża się przez to do Pana Boga, to bez wątpienia zyskuje tutaj więcej. Wynajmuję sam mieszkanie w dużym mieście. Moja dziewczyna również wynajmuje sama. Niestety koszt takiego życia jest coraz wyższy. O ile ja jestem w stanie sobie z tym kosztem poradzić, to moja dziewczyna musi wydać 2/3 swojej pensji na opłacenie czynszu. Czy dopuszczalne byłoby zamieszkanie razem pod jakimiś warunkami z punktu widzenia wiary katolickiej? Pytanie może wydawać się banalne i spodziewam się odpowiedzi nie, ale naprawdę w tej sytuacji znajduje się wiele młodych osób. Pozdrawiam. Najprostsze rozwiązanie to jest wziąć ślub. A więc i wtedy bez problemu można zamieszkać razem. Natomiast szczególnie osoby, które już są w relacji, nie powinny wystawiać się na taką okazję, że zamieszkują razem. To jest naprawdę, nawet jeśli zakładając, że są rozdzielone te sypialnie, to mimo wszystko to jest naprawdę bliższa okazja do grzechu. A więc jeśli faktycznie ta znajomość jest już na takim etapie i to jest dobra kandydatka do małżeństwa, to wiesz, co robić? To jest mężczyzna? Maciej, tak. A więc to wiesz, co robić. A jeśli nie jest, to w ogóle o czym rozmawiamy? Ostatnie pytanie, które wprawdzie nie osiągnęło żadnej łapki w górę. Było dosłownie ostatnie na liście, ale ostatnie będą pierwszymi, prawda? A więc postanowiłem je przeczytać, bo jest sensowne, moim zdaniem ciekawe. Kto składa ofiarę na mszy świętej? Pan Jezus składa ofiarę na mszy świętej za pośrednictwem swojego ziemskiego kapłana, a więc my użyczamy Panu Jezusowi naszego ciała. Natomiast to On jest tutaj ofiarnikiem, On jest kapłanem i ofiarą. I to widać też w sposobie wypowiadania słów konsekracji. Ja nie mówię, to jest ciało Jezusowe, tylko to jest ciało moje. To są słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa i kapłan tutaj tylko użycza swoich ust do wypowiedzenia tychże słów. I tym optymistycznym, pozytywnym, pobożnym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie na żywo. Jak zawsze, znaczy nie na żywo, to tak z przyzwyczajenia, jak zawsze odmawiam dziesiątych różańca w intencji wszystkich uczestników, oglądających nie tylko premierę, ale również później. Wkrótce ukaże się kolejny post do zadawania pytań. Jak najbardziej dzisiejsze pytania uważam za udane, adekwatne i obiecuję, że nie będę już więcej krzyczał, choć ten okrzyk ludzie, myślę, że jak najbardziej będę praktykował, bo jest to już chyba coś trochę w kontekście naszych spotkań takiego istotnego i ważnego dla utrzymania pewnej spójności i tradycji, bo jak mówi święty Paweł, zachowujcie tradycję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.